Możemy korzystać już z całej obwodnicy Płocka. W piątek, w samo południe, został otwarty trzeci odcinek trasy. Droga ma strategiczne znaczenie dla miasta. Dzisiaj w sposób symboliczny, ale też bardzo realny, otwieramy trzeci etap obwodnicy. Obwodnicy, która nie tylko połączy Podolszyce z Orlenem, nie tylko będzie trasą PO, nie tylko będzie nowym kręgosłupem komunikacyjnym Płocka, ale przede wszystkim będzie nowym, prorozwojowym impulsem dla naszego miasta. Otworzy tereny inwestycyjne, które do tej pory właściwie były nieużytkami, pod projekty inwestycyjne, a jeśli nowe inwestycje, to także nowe miejsca pracy dla płocczan. Prezydent Płocka dziękował swoim współpracownikom za realizację inwestycji. Radnym za wsparcie, posłance Elżbiecie Gapińskiej, która była przewodniczącą Rady Miasta w czasie, gdy zapadały pierwsze decyzje o budowie obwodnicy, a także marszałkowi Mazowsza Adamowi Strucikowi. Od początku przedsięwzięcie prowadził Jacek Terebus. Najpierw jako pełnomocnik prezydenta, a później wiceprezydent do spraw rozwoju i inwestycji. W 2011 roku poza rysunkiem na ścianie, który pokazywał, że obwodnica, uwaga, będzie zaczynać się na ulicy Bielskiej, a kończyć na Szpitalnej, w urzędzie nie mieliśmy nic. W roku 2011 rozpoczęliśmy prace planistyczne, prace projektowe. Jak Państwo wiecie, pierwszy etap obwodnicy udało nam się, te prace przeszliśmy. Obwodnica została wpisana do planu województwa w takim kształcie, jaki ona jest. Udało się pozyskać fundusze unijne na pierwszy etap i w listopadzie 2014 roku pojechaliśmy pierwszym etapem. Drugi i trzeci etap zaprojektowaliśmy w międzyczasie. W 2014-2015 roku byliśmy już gotowi z projektami technicznymi. Udało się uzyskać dofinansowanie unijne. Umowę podpisaliśmy na koniec roku 2016 i w ten sposób dzisiaj otwieramy trzeci etap obwodnicy. Trzeci odcinek obwodnicy kosztował 46 milionów złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 36 milionów. Koszt całej obwodnicy to łącznie ponad 115 milionów złotych, a unijne dofinansowanie sięgnęło 96 milionów.